Cześć. Wiem, że niedawno wrzucałem filmik, ale pewnie za dużo się od tego nie zmieniło, ale chciałem tak jeszcze może bardziej z bliska pokazać, jak te moje bananki podrosły. Tak może, o, widzicie wybarwienia fajne takie. Z ręką. O, tylko ten się list złożył, no, ale jak widzicie, tak mniej więcej wielkościowo to wygląda. I gdzieś czytałem. I nie u wszystkich widziałem, że Joannensis mają taki nalot, ale u mnie Joannensis mają taki biały nalot i są auto i są takie fajne, ciemne, ciemno od dołu. To jest ten jeden z mniejszych. Teraz mamy Naurelego 2. O, powiem wam, że jak patrzę u innych, to innych są znacznie większe. No ale dobra, wracając. Pień. Jeszcze trochę nawozu jest, ale to już końcówka. No, ręką go już nie obejmę, czyli gdzieś tak jest. O, z moją dłonią, z jakąś grubością dłoni. O, z pięść, tak jak pięść jest gdzieś gruby. U innych to już jest, kurczę, ze dwa razy większe, jak tak patrzę. Tu jakoś nie wiem, czemu mu nie służy to miejsce, czy zbyt ciemno, czy co. Powoli tam jakoś kręci. No liście, jak widzicie, trochę większe może od tamtych Joannensisa. Fajne, fajne wybarwienie oczywiście. To jest ten większy, drugi Joann, znaczy Anseta. Też, no, prawie go obejmuje, można powiedzieć. Liście już są znacząco mniejsze, tutaj jakiś jeszcze jeden kręci. Myślę, że jeszcze do końca sezonu, czyli z miesiąc czasu, wypuszczam jeszcze po 2-3 listki chociaż. Velutinko. No, velutina, to powiem wam, że jak się liście wyprostuje, no to już jest ładne, to już jest ładne. Wielkościowo z ręką oczywiście zdrowe listki. Tamte poniszczone, bo nie wiem, czy mówiłem, jakieś ptaki mi pogryzły, jak się kręciły. Dalej, velutinki. Raz, dwa, trzy, cztery odrosty. Pieniek, grubość pnia, wam pokażę. No tutaj jest znacznie, znacznie mniejsza. Mogę spokojnie ręką objąć. Ale ogólnie banan fajnie się prezentuje, tak już ma metr do czubka liścia, metr 50, może tak mieć 40-50. Joannensisy moje największe sporo podrosły w porównaniu do tej velutiny. Kolejne listki oczywiście wielkościowo, o, prawie że jak velutina. Nie ma co pokazać, a kolor zarąbisty, fajny. Może w cieniu będzie lepiej widać jakiegoś. Sorry, że się tak kręcę, ale... O, mój pomocnik. Chodź tu. Chodź tu. Co tam żujesz? Pnie. Takie. No nie za duże. Gdzieś tu w którymś to widziałem, że odrost już wychodzi. Ale to może będzie widać pod koniec, jak będę wykopywał. Nie no, wybarwienia fajne, liście też już obydwa zaczynają mieć dużo większe. Kolejny biały nalot. Nie wiem, czy jest dobre źródło informacji, ale na Wikipedii po prostu przeczytałem gdzieś o tym, że muszą mieć białe naloty i kolory pod liściami. Nie wiem, ile w tym prawdy. Kolejny, ten już mniejszy, ten podwójny z jednego nasionka oczywiście. O, tutaj jest chyba ten odrost. Tak, tu się kręci. Mały, bo mały. Ale może coś tam będzie. Rurka się kręci, kolejna. No, tu już są znacząco chudsze te pnie. Nie wiem, czy to w ogóle przezimuje. Miejmy nadzieję. Na drugi rok już nie wiem, czy tu
dwóch po prostu nie wsadzę, albo w ogóle zmienię miejsce. Bo jak zauważycie, tutaj strasznie świerk zasłania. No i ta tuja. Ale innych miejsc za bardzo nie ma, chyba że je bardziej naprzód wysunę, żeby tutaj na tej trawce już rosły. Gdzieś w tym miejscu. No i materiał znowu jak zwykle będę musiał ciąć, bo pies mi wyleciał, chciał wylecieć na drogę. Ej, trzeba za nim biegać. One ends obleciane. Jeszcze pójdziemy do tych dwóch. Co ty tam znowu żujesz? Te co były wsadzone w przymrozki, małe bo małe. Ten był bynajmniej najmniejszy, ledwo przeżył. Wiadrem były nakrywane. Ale w sumie nie jest jakoś super. Nie jest dużo mniejszy od tego, co w sumie nawet jest większy od tego, co tam wsadziłem ostatniego. Tu już wybarwienia znacząco mniejsze pod tymi liściami. Widać, gorszy był. W gorszym stanie, dlatego tak to przeżył. Jakieś tam powoli listki jeszcze pewnie z 1 z 2 wypuści. Z ręką jeszcze do porównania tam takie jak tego pierwszego. No i co? Iwan kolejny, ostatni już. Wybarwienia jak każdy. Największy listek. Też już taki sporawy. Rurka kolejna się kręci. No i chyba tyle. Taki w sumie może niepotrzebny filmik, ale zawsze coś tam będzie do podejrzenia. Dobra, to by było chyba na tyle. Kolejne takie gadanie bez sensu, ale dobra, na razie, cześć.